też nie żyje. Mike. Co mi kurwa z tej odległości nie zidentyfikowali? Dobra, sekcja Wania, zostawić naszych, obserwować kierunek północny, odcinek drogi północno-północno-wschodni. Posprawdzaj to też właśnie na razie. Liderty potrzebuje. Czy no, liderty potrzebuje ryzyka. No. Dobra, Wania, pozycja wyjściowa, mniej więcej droga azymut północ, odległość od zabudowań do 100 metrów, kierować się za mną. Ze wschodu strzały, ze wschodu strzały. Wania, mamy od kierunku miejscowości tutaj przed nami nieprzyjaciela, także spróbujmy podejść bliżej i zająć lepsze pozycje. Poruszamy się wzdłuż drogi. Wzięłem rannych, jak opatrzysz, to łączą do mnie. KM, rozstawić się na drodze i trzymać drogę kierunek północno-zachodni. Tutaj Wania do Kremu. Widzimy miejscowość. Na razie ją ubezpieczamy z daleka od strony północnej. Czekam na rozkaz. Najpierw niech ten Berny potem nie podjeżdża. Panowie, otwórzcie ogień, miejcie do podejrzanych kontaktów. Nie odstrzeliwać lasu na prawo, gdyż tam mamy naszych. Uwaga, za nami BW jedzie, żeby nie przejechał nikogo. Na razie to oni najwięcej naszych ze wszystkich. No tak, dlatego na nich trzeba uważać. Cholera. Sekcja Wania i Wania 2 rusza na lewą stronę drogi, lewą stroną drogi w kierunku miejscowości. Ja prowadzę. Panowie, ruszamy kolumną, ja prowadzę. Ciała, wróg. Uwaga, wchodzą nasi z wschodu. Szybkie z południowego wschodu. Mówię, że szybkie sprawdzanie tętna. Ale skuteczne. Na wprost. Przeskakiwać. Przeskakiwać. Przeskakuje. Łapać drugi budynek z drugiej strony. Uważać na nasze. Przesypiwać całością. Okej, okay. Wania 2 całością. Przeskakiwać nie. Wylot zajęli już nasi. Nie wiem. Są już jednostki przed nami. Poruszniku, nie wiem, czy jest sens teraz mówić Wania 2, gdyż tylko ja zostałem w tej sekcji. Chwila. Tak, miejscowość zabezpieczona. Przygotować AT, pojazdy od kierunku północnego, coś podjeżdża tutaj. AT gotowe. AT na czoło, trzymajcie drogę panowie. Jeden z jednej strony wejść, rogu budynku, drugi z drugiego. Pójdę z prawej. Piechota, która nie ma... Mam wyjść o 18 czy nie? Jest.
prawie północny zachód. Ręczę go chować się, skrócić dystans do nieprzyjaciela. Z takiej odległości nie zniszczymy go. Powtarzam, północny zachód. Gdzieś od strony tego lasku? Trzymajcie się od strony drogi. Darek! Co jest? Darku, tam dramat, chyba chłopak się coś wołał. Darku! Co jest? To wymeldowałeś się drogi pojazda? Nie widzisz na północnym wschodzie? No to na chodzi. Północny zachód, dobra. Tu sobaka nie potwierdzą, faktycznie coś słyszymy z północnego zachodu. Na razie tylko to jest kontakt słuchowy. Cichy na północnym zachodzie. Nie na północnym wschodzie, tylko północnym zachodzie. Dobra, na 015 kiedy jedziemy? Okej, panowie, w takim razie Wania, poddawać się, macie ludzi. Wania 2. No, zostałem tylko ja i liderzy. Dobra, w takim razie tworzy Wania z jednym oddziałem. Zadania są takie, trzymamy tą pozycję, jak wiecie drogi. Pojazd idzie daleko, chowamy się za budynki, puszczamy i niszczymy, to na razie wszystko. Loki przejął. Za następny dowódca tego BWP i wielu miłej piątki. Spokojnie Aki, Ameron na pewno mu podziękuje. Nie chodzi. Ameron to mu podziękuje po drugiej stronie. No. Ale przydałoby się mu teraz jeszcze tak podziękować, tak wiesz, dosadnie. Na które? Loki? Tak? Spinaj poślady od północnego zachodu, mają nadjechać jakieś pojazdy. No to słyszałem tak, już od jakiegoś czasu. No to teraz słyszysz ode mnie. Krem zgłasza. Dużo tych chyby tu macie. Stawię się tutaj bardziej. Nakazali z rurami naprzód wyjść. Czy meciurę? A nie jakąś tam muszlę. Ja już nie mam pojęcia, co się w ogóle dzieje. To inaczej, jak się wytrzyma? No ja spoko, ale... Okej, przyjąłem. Trzymajcie pozycję. Przyjąłem. A jak z widocznością na pelotkę T, odbiór? Łada. Darku? Kurna, antaliazing musiałem wyłączyć. Darku, bierz swoich ludzi i pędźcie na piechotę do punktu W2, to jest na zachód od naszej chwilnej pozycji. Przeprowadźcie mi zwiadę tą drogę. Nazwijmy ją tam, gdzie... No, drogę 5. Okej. Okay. Okej, okay, panowie, sekcja Wania, zbiórka przy mnie, będziemy ruszać. Test. Czekam, że pojazdę do punktu... Że do punktu W... Dobra, razem od 320 ja prowadzę, ruszamy do was przed nami. Naszym zadaniem jest sprawdzenie miejscowości. Idziemy na te źródło dźwięku. Jakie straty? No nie pocieszające. Dobra, rozstawcie się trochę szerzej i biegniemy. Dobra. Żebyśmy
my to, my to biegli pod drogę, to mieliśmy w tym. Dzięki. To w sumie komplement, bo ja nie zginąłem na głowie. Kurwa, on zginacie. Mam chleby, żeby się granat, tylko raczej jego strzelec nie trzymał blisko mnie. No nie, ja jeszcze mówię do Amerona i Majka, że najwytrwalsi tylko dzisiaj dadzą radę do lotniska, nie? Minuta później no nie dojdą już. Lecz nie byli najwytrwalsi. Dobra, całość trochę zawęzić bliżej siebie, idziemy w las. Trochę tutaj będzie ciężko z wytycznością. Grzebki zbierać. Ręka na wyrzut nie graje czego? Może pojazd zatrzymał się, zgasił silnik, nie wiem. Ja nadal słyszę gdzieś tam w oddali, ale to jakoś właśnie wytłumiony strasznie dźwięk silnika. Zatrzymujemy się na skraju lasu, rozciągamy się w linię, obserwacja północny, północny zachód, ja wysuwam się na czoło, sprawdzam drogę. Darka, zajmę się twoją stroną. Okej, jest czysto, zatrzymuję się, pozostańcie z tyłu. Sekcja, dołączcie do mnie, czekam przy drodze. Zaproponowywania, przeskakujemy drogę i następnie poruszamy się lewą stroną, mając po prawej stronie, przepraszam, po prawej stronie las, idziemy krawędzią tego lasu. No, dość spory kawałek, także trzymajcie się za mną i miejcie oczy dookoła głowy. Głowę dookoła oczu. Znowu źródło dźwięku.